Hej widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na czymś nietypowym, chociaż w sumie typowym, ale jednak powiem tak, powiem tak. Dokładna analiza Sztokholmu, teraz trochę bardziej Antwerpu, moich zakupów śmiesznych. Znajduję się dla wspierających. Za 2 złote miesięcznie to niedużo. Możecie sobie nawet wtedy emotki dostać, ok? Także no, a w tym filmie zrobimy w sumie to, co też było na tamtym filmie, czyli jeszcze raz omówimy sobie Suppliery, bo są na tyle ciekawe, że aż mnie korci, żeby sobie na nie jeszcze popatrzeć na takim filmie. Suppliery to tragedia. W sensie, nie wiem, jaką tragedią to nazwać. Jak nazwać tę tragedię, która tu się dzieje. Sądzę, że tragedia, która nas dotyka, a raczej to nie jest tragedia dla nas, tylko dla ESL. Dla nich to jest tragedia. Powiem wam tylko tak, dla porównania. Nipów na Antwerpie w pierwsze 1,5 dnia było 8 tysięcy. Było 10 tysięcy nawi. Tyle wam powiem. To są takie. To jest. Do porównania. Zobaczcie, że Navi nawet nie ma na pierwszej stronie. 700. Wchodzimy na drugą stronę. Navi jest na drugiej stronie z wynikiem 580 sztuk. Powiem tylko tak. Nie spodziewałem się, że Rio będzie aż takie gówniane, jeżeli chodzi o odbiór. Ten odbiór jest po prostu tragiczny. W sensie widać, że za bardzo nikogo to nie obchodzi. Po prostu to widać. To krzyczy wręcz. To drze mordę. Mówi, ej, z gówno. Co jest właściwie trochę abstrakcją, bo widzimy też, co się dzieje na Antwerpie. I nie zdziwię się ani trochę. Nie zdziwi mnie to. W sumie w ogóle mnie to nie zdziwi. Jeżeli Rio będzie eventem, który będzie skrajnie pominięty. Po prostu nie będzie istniał dla graczy. I przez ten cały czas wszystkie fundusze będą wpakowane w Antwerp i w Sztokholm, które non-stop tracą swoje supplye, no ponieważ po prostu cały czas ludzie tam robią openingi. Naklejki tak naprawdę lecą do góry, co skutkuje większą ilością openingów. I jest to taki mechanizm, gdzie korbka się trochę nie przestaje kręcić. A przez ten czas tak naprawdę Rio, zamiast zyskiwać swój fanbase przez ciekawość naklejek, to tylko i wyłącznie go traci przez no, niskie ceny i w sumie też niskie supply. No to jest jakiś ewenement akurat. A potem, w momencie, kiedy wejdzie promocja na Rio, która ewentualnie no, na pewno się wydarzy, wtedy będzie lekkie przesunięcie, w sensie rzeczywiście wtedy jakoś Antwerp poleci w dół. Tylko nie sądzę, żeby. W sensie, jeżeli ogólnie damy Antwerpowi rosnąć przez ten cały czas, kiedy teraz będzie, to on urośnie potencjalnie. Nie mówię, że tak będzie, to jest tylko możliwość, która może się wydarzyć. Ale on może urosnąć do takich poziomów, gdzie najzwyczajniej w świecie nawet wprowadzenie promocji na Rio nie da rady go zbić do poziomów, na których jest teraz. Czy mówię, że to jest dobry powód, żeby inwestować w Antwerp? No nie. Ja uważam, że dobrym powodem inwestycji w Antwerp jest to, żebyś się nad tym zastanowił, sam podjął taką decyzję. Ale po prostu mówię o tym, że tak może być. I przy tym rozwoju Rio, w sensie, jeżeli rzeczywiście pójdziemy w tę stronę, gdzie naklejek będzie po 800, chociaż no, to jest niemożliwe, ale załóżmy, że będzie ich właśnie taka ilość, jaka jest teraz, no to dojdziemy po prostu do takiego momentu, gdzie zainteresowanie tym eventem będzie żadne. I zupełnie szczerze, no tak totalnie, skończymy w miejscu, gdzie będziemy mieli w sumie średnie w wyglądzie naklejki, które i tak znajdą swoją grupę docelową. Nie wiem w sumie kogo, no ale kogoś znajdą, bo tak właśnie działa gust, że są gusta i debile. Po prostu te rzeczy zaczną drożeć wtedy, kiedy się promocja skończy. Jeżeli promocja będzie trwała jakoś ultra długo, to bym się nie zdziwił szczerze, gdyby w pewnym momencie tej promocji ludzie zaczęli mówić dość i przechodzili znowu na Antwerp. Z uwagi na to, że no co jak co, ale nie wiem, czy cokolwiek może zmusić ludzi do kupowania tego.
No, widać też duży odpływ pieniędzy z Rio, nie? Gdzie kiedy tylko wchodził Sztokholm, no to Sztokholm tak naprawdę bił się z Antwerpem. W sensie chodzi o to, że jak wchodził Antwerp, to wtedy Antwerp bił się ze Sztokholmem i trochę ludzie by mieli w Sztokholmie pieniądze, trochę mieli w Antwerpie. Tak tutaj jest to pełna dominacja Antwerpu i Antwerp oraz Sztokholm praktycznie Rio wygryzły, co jest ciekawe. Czekam na supplye końcowe. Też są zaskakujące. Tak powiem ładnie. No, jeszcze dla tych, którzy zostali, pamiętajcie o GamerPay-u. Strona, która mnie sponsoruje. Elegancka strona. Możecie sobie pamiętać, że warto zajrzeć i poszukać jakichś ciekawych ofert. Hej.